Dzień dobry, z tej strony Milki, już jesteśmy w Krakowie i razem jest ze mną moja młodsza siostra Liska. Zabrałam ją, stwierdziłam, że ona jest niebezpieczna, stoi w tym domu i przy mnie jest najbardziej bezpieczna. I stwierdziłam, że skorzystam z tej sytuacji, po prostu zabiorę ją na podróż po Palionowie, porozmawiamy sobie i może Liza coś będzie, że jednak więcej wiedziała o ich się, ponieważ tam nie wiem, czy... A zresztą wiecie sobie, ja o nim będę mówić. Oglądajcie poprzedni odcinek, wszystko się dowiecie. Subskrybujcie mnie, zostawcie łapkę. Wiecie na nasze Instagramie, mój Instagram, Milka 3x2, Lizy Instagram, jaki jest swój Instagram? Liza Szykula. No, subskrybujcie, nie, to się obserwuje, więc obserwujcie na TikToku, będą fajne też TikToki z nami, więc wpadajcie koniecznie, a my jesteśmy na Palionowie. Popatrz, to jest w ogóle mój nowy skin, nie wiem czy wiesz. Podać się? Nie masz ciasteczka z tyłu? No nie, no oczywiście, że mam, no kobieto. Zawsze ciasteczko jest zawsze. Ej, ukradłeś mi skina, ja zawsze miałam różowego, a ty miałeś szarego. No, ale to nie ja, to wróżka mi zmieniła. To zmieniła mi wróżkę tego skina. Okay. Żeby nie było, to była wróżka, nie ja, więc... No, ale dobra, słuchaj, Eliza, ogólnie to mega jest syf na Palionowie, nie? Na Palionowie jest turbo syf, po prostu przez X-a, nie? Jest mega syf przez X-a. Bardzo nieciekawie, czekaj, bo ja mam dużo rzeczy, ja sobie to wszystko pozakładam, ponieważ jest bardzo niebezpieczne. Tu mam ogólnie dużo książek. Szczerze, nawet nie wiem, co to są, czekaj. To jest to, okej. Okay. No a jeżeli chodzi o tą książkę, to jej nie pokażę, ponieważ tam jest nasz adres, że tak powiem, więc ja mam w ogóle te wszystkie trzy bym spaliła książki, ale dobra, nie zrobię tego jeszcze. Na razie dam je tutaj. Adres? Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd ich zna nasz adres. Jest to mega straszne, mega przerażające. To jest mój Pinky Bong. Co to jest Pinky Bong? No, Pinky Bong. Pinky Bong. No. Wow, Pinky Bong. Ale super! Wiem, mega zajeba. Ha, nie mam kurde tutaj. Nie, no mam amunicję, chyba to nie jest ta, bo tam są szale. Nieważne, dobra. W każdym razie, no jeżeli chodzi o sytuację na Palionowie, no to nie jest zbyt ciekawe. Ja ciebie pokażę tak na najważniejszego miejsca. I to jest. Ała! To jest tutaj, zobacz, tutaj jest siwy dym. I to mega. A tutaj nie było wieży? Jakiej wieży? No wieży X-a. Nie. Co? Czy cały czas są jakieś errory w ogóle, nie wiem o co chodzi, bo jest bardzo ciężko na Palionowie. Tutaj był pomnik, to te hejtera. No właśnie pomnik. Skąd wiesz, że tutaj coś było? No, pooglądałam twoje odcinki. No ciekawe, kurde, widzisz, tu ja to no, jest... Oglądam. No czemu cały czas mam jakiś OpenGL error? Nieważne, widzowie, to są w ogóle jakieś skrzynki, nie wiem co to w sumie jest, tak szczerze prezenty. Powiedziawszy. No nie wiem, czy takie prezenty, no bo tutaj nie ma prezentów zazwyczaj na Palionowie, tutaj są zawsze najgorsze rzeczy. Tak, to jest ratusz, dokładnie. No tutaj w sumie nic ciekawego nie ma, na przykład poza tym. No to nie wygląda jak ty. Spadaj ode mnie. No tutaj co, i tata hejtera miał swoją posiadówkę, w sensie o tej był, ale teraz już ten. Co? Co jest na dole? Nie wiem, pracownia jakaś. A możesz sobie pograć w kółko i krzyże, jeżeli chcesz ogólnie. Jo, ale super. No słuchaj, to jest Palionowo, to jest dużo rzeczy. Na dół. No idę na dół. No to no, w sumie to nic ciekawego, nie mam jakieś magazyny, wiadomo. No i tyle w sumie, nie? Tutaj... A byłaś w tym, w tunelu X-a tutaj? Skąd wiesz, że tam jest tunel X-a? Tutaj. No, bo oglądam odcinki. Nie oglądasz, no ja już cię widzę, jak oglądasz odcinek z Minecrafta mój, nie ma opcji. Oglądam każdy odcinek! Nie, to jest podejrzana ogólnie bardzo. No jeżeli chodzi czemu? O to, to tutaj nie wiem, mnie tutaj nie było, tam był Palion, mnie to nie interesuje, co tam jest. Nie wiem tam, czy tak tam było, ale mnie tam nie było. A! Dobra, okej. Okay. To był widzowie smooth. No, w sumie tutaj nie ma, no nie wiem, no ratusz to nie jest aż tak na tyle istotne. Ale co chciałam powiedzieć, no... A gdzie ten tunel nie, prowadzi? Jakie tutaj są ścinki. Ten tunel? Nie mam pojęcia. Bo mnie tam nigdy nie było. I co to jest? Czyli nie wiesz? Nie wiem. Ej, co to jest? Czekaj, bo mnie tutaj nie było. To jest jakaś dynia. Aha, to jest jeszcze Halloweenowe jakieś te. Założę się o bardzo dużo, że to wszystko zrobił Yeti i Yeti nigdy po sobie nie sprząta i to będzie do następnych w ogóle wakacji po prostu, nie? Tutaj następnego Halloween. Przysięgam, nie? Naprawdę, bo tak zawsze jest. Ale dobra, kurde, Yeti już ma X-ów na oczach, a wcześniej miał, to jest nawet ciekawe. Dobra, czekaj, jeszcze takich ważniejszych rzeczy. No przejdziemy się jeszcze tam, bo muszę ci coś pokazać. No do domu, no. Do domu X-a? To nie jest dom, no w sumie to jest już dom X-a, to jest ogólnie dom... Dom tata hejtera. Tak, a i skąd ty to wiesz, kurde? No oglądam odcinki! Nie! Tak! Okej, tak, ale to jest wielka willa taty hejtera, ale niestety... No, no jest jak jest. Ale czekaj, bo tutaj było ostatnio... O, kurde. Skrytka. Tak, tutaj była skrytka i tak jestem ciekawa. Nie, no tutaj nic się nie zmieniło, okej. Myślałam, że tutaj coś będzie nowego. Bo ostatnio właśnie tutaj, no nieważne, że tam tata hejtera mi dawał wskazówki. Ale ja tam... No, nieważne, tam na... Żeby ogólnie, no właśnie wskazówki do tego, żeby pojechać do ciebie ogólnie. Aha, okej. No, ale w każdym razie, no nieważne. Co jest ważne, no że w sumie dawno nie widziałam się ze Szczypsonem, nie wiem co się u niego dzieje. Z Dave'em tak samo. Paliona w ogóle to już nie widziałam tutaj, nie wiem co jest z nim. W ogóle. Więc w sumie trochę słabo, tutaj mamy laboratorium to... elegancką. Co? Kto jest tym X-em?
No nie wiadomo, w sensie są jakieś podejrzenia. Wiele widzów pisze, że to jest tata hejtera. Niektórzy piszą, że to jest na przykład, nie wiem, Palion, albo że to jest Szczypson, albo że Palionka też, albo no ogólnie jest pełno przypuszczeń w sumie, ale no nikt nie wie. Albo Herobrine nawet tam, ale nikt nie wie w sumie. A ty wiesz? No nie. Ja oglądam tak jak wy. No i co? No i nic, no co powiedzieć? Ja jestem znany, że to jest tata hejtera. Co? Że to jest tata hejtera. To tak mi się, tobie się tak wydaje, że to jest tata hejtera. No, albo może czemu? Tak. Czemu tata hejtera? No nie wiem, tak mi się wydaje. To jest bardzo podejrzane, widzowie. A może ty jesteś X-em? No, tak, na pewno. Nie gra w Minecraft, ale nie mam go pobranego, jestem X-em. No skąd mam wiedzieć, że go nie masz pobranego, no, widzowie? No, byłeś nawet u mnie w domu. No i co z tego, ale nie patrzyłam się, czy tam masz, kurde, ten... nie patrzyłam się, co tam masz pobranego ogólnie. No, nie, ale w ogóle no, muszę coś pokazać. Nie gra w Minecrafta. Czekaj, coś ci pokażę. O, nie wiem, może zjedziemy normalnie. Czekaj, patrz na to, nie? Tutaj, to jest przygotowane dla ciebie. What? Aha. Nie no, żartuję, ogólnie to jest tutaj bardzo fajne rzeczy przygotowane mam, patrz, to jest magazyn i w ogóle. Mam nadzieję, że ci się to podoba, bo w sumie tego nie widziałaś chyba, nie? Wow, ale dzięki. Super! Wow, ale uczta! Mega ładnie, mega ładnie. Mi się też właśnie podoba, uważam, że jest, ogólnie mój domek jest 10 na 10. Ale jak mówię, no trochę jest tej... Wiecie jak wygląda? Wygląda trochę jak piwnica baranów. Piwnica pod baranami. Piwnica pod baranami. No, no i co jeszcze ci tam mogę pokazać? No ej, w sumie jeszcze nie widziałaś tego, tamtej strony. Nie wiem, czy się zmieniło. Coś, patrz. Tutaj jest nasze, to jest nasza druga wioska, Palionowo 2.0. To jest dom Szczypsona. Dave, to jest mój domek. Fajny, nie? Hi Barbie. Hi Ken. Patrz, pięknie. Aby wejść trzeba iść przed siebie. No i to jest właśnie mój domek. Jest tak w sumie z ciekawości, sprawdzę, co tutaj się ciekawego dzieje. No z tego co widzę to nic, w sumie dawno to tutaj nie było. Czemu Barbie ma czaszkę w domu? O co chodzi? Jaką czaszkę? No czaszkę. Gdzie? To? Na lewej. Nie wiem, bo była ładna, no co się prujesz. Okay. To jest jedzenia, to wezmę, lol. No stara, to jest wszystko z McDonald's normalnie przecież na Palionowie. Serio? No. No mówię ci, u nas to jest zarąbiście, słuchaj. Pokaż. Ach, dobra, no tutaj są rzeczy ważne i ważniejsze, ja mam maka pokazywać. Czaczków, frytki i cola. Sosy słodko-kwaśne. Oj, nie, koleżanko, tu jest McDonald's i tu jest nawet moja stacja, popatrz. Benzynowa? Tak. Tutaj, to jest moje, ja to zbudowałam i ja tutaj zarabiam sobie. Obudź. Widzisz? Mega czat. Ej, ale a to jest, dzięki, a to jest McDonald's. I w sumie, no kurde, tutaj był Grimace Shake w ogóle. W sensie Grimace, no. To pomoże. Jo, ale super. Co nie? No. Co chcesz? Chcę 9 kurczaczków i frytki. Nie mamy tutaj takiej oferty, sorry, no sorry. Dobra, tak całkiem serio. Kontynuując tutaj wywód mój o X-ie, ponieważ to jest najważniejsze w tym momencie. No i nie może tego bagatelizować. Szczerze mam wrażenie, że Palionowo się kończy. Ponieważ jakoś tak X mam wrażenie, że nas rozdzieli. O, i w ogóle on tak wygląda, bo tego nigdy nie widziałaś, co nie? Mhm. To on tak wygląda mniej więcej. Pokaż. Tak właśnie. Kurde, o, ściągnę. Gdzie ma tak. twarz? No nie ma, on ma tylko X tutaj takie jako oczy i to tyle, rozumiesz? A tułów? No ma normalnie, jest cały biały po prostu, no nie wiem, nie mam żadnego zdjęcia, żeby cię pokazać. No ale przecież podobno oglądasz. Czekaj. Nie, czekaj. Podobno czekaj. Oglądasz. Czy to przypadkiem ty teraz nie siedzisz nie, na biało? Nie, no dobra, to jest koszulka, zwykły t-shirt. Excuse me? Nie, czekaj. Nie, czekaj. Hola, czekaj. Hola, koleżanko, jest cała biała. Nie. Eliza, powiedziałaś przed chwilą, że oglądasz wszystkie odcinki, a nie wiesz, jak wygląda X. Hola, jesteś cała na białym mieście i to jest podejrzane. Jak widzowie widzicie? Ona coś kręci, mi się wydaje, że to jest definicja. Nie, Emil, jesteś cała na białym, to ty kręcisz i teraz próbujesz wszystko obrócić przeciwko mnie. Nie. Tak, i taka właśnie nie jesteś. Ty masz coś do czynienia z X-em? Emilia, skąd mam mieć do czynienia z X-em? To ty jesteś cała na biało ubrana. Ale co z tego nie znaczy, że jestem na biało ubrana? No, znaczy! Absolutnie nie. Tak, bo nie. X był cały biały i miał czerwone oczy, ale to wiem. Słuchaj, to jest bardzo podejrzane, co to ty, koleżanko, teraz tutaj czynisz i robisz. Ale bardzo co się czynię i robię? No, to co ty, kurde, robisz, ty po prostu jesteś fejkiem. No ale czemu? Ja jesteś fejkiem jak nic. No ale dobra, ja nie oglądam co jest tam? Co tam odcinka. Jest? Skąd mam wiedzieć? Co tam jest? Konik. Nie konik, tylko jednorożce. No to koniki. Co, i tego akurat nie widziałaś, nie wiedziałaś, ale że jest X? To wiesz, ale nie wiesz jak on wygląda. Nie, to jest no problem, bo chciałeś powiedzieć, że mamy młodsze też kuzynki, które oglądają ciebie i które też mi często o tobie mówią. No i co? I ty se z nimi... O kurde. I co? I ty se z nimi gadasz o moich odcinkach, o tym, że X na pewno tak. jest? Nie, ja w to nie wierzę. No tak! Nie, ja w to nie wierzę, jesteś X. No, Emilia, wierzę, że mamy małe kuzynki. Co ty kręcisz? Nic nie kręcę! Co ty kręcisz?